Wielgus. Przewodniczącą Rady Miejskiej panią Annę Zalewską. Witam również zaproszonych gości. Witam panią Małgorzatę Gośniowską-Kolę, radną Sejmiku Województwa Lubuskiego. Pana Waldemara Starostę, starostę powiatu wschowskiego. Pana Andrzeja Bielackiego, wicestarostę powiatu wschowskiego. Witam również radnych Rady Miejskiej, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich, prezesów klubów, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, prezesów ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sityngowa oraz witam Was, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Sityngowa. Teraz zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu burmistrz miasta i gminy Sityngowa, panią Jolantę Wielgus. Dzień dobry. Szanowni Państwo, szanowni goście, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Sityngowa. Dziś spotkaliśmy się, aby wspólnie świętować Dni Sityngowy. Święta naszego miasta, ale też i całej gminy. W tym roku przypada 380. rocznica nadania praw miejskich naszemu miastu. W ponad tysiącletniej historii naszego kraju 380 lat to dużo czasu. Te lata to historia pisana na przestrzeni dziejów przez ludzi tu mieszkających i pracujących dawniej i dziś. To my wszyscy tworzymy żywą historię. A miasto i gmina żyje, gdy się rozwija. A rozwija się wtedy, gdy razem, wspólnie i zgodnie samorząd wraz z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działają na rzecz dobra wspólnego i do tego, co robią, podchodzą z pasją. To dzięki waszemu zaangażowaniu, drodzy mieszkańcy, mogliśmy zrealizować wiele zamierzeń inwestycyjnych. Od naszego ostatniego spotkania w ubiegłym roku wykonaliśmy ich wiele. Przypomnę te największe z nich. Przebudowano drogę prowadzącą do osiedla domków w Nowych Drzewcach, wyremontowano drogę prowadzącą do cmentarza w Jędrzychowicach, przebudowano ulicę Cichą i Sienkiewicza w Sitygowie. Zakończono remont i przebudowę drogi do miejscowości Puszcza. Rozpoczęto przebudowę ulicy Browarowej, Polnej i części Miodowej w mieście Sityngowa wraz z wymianą wodociągu. Na ukończeniu jest także zadanie polegające na przebudowie drogi przy osiedlu bloku w Górczynie. Wykonano remont 6 ulic w Sityngowie: Dożynkowej, Jana Pawła II, Wielkopolskiej, Lubuskiej, Gagarina i Sikorskiego. Wyłoniliśmy wykonawcę zadania polegającego na przebudowie drogi prowadzącej do szkoły w Starych Drzewcach, a także wykonawcę przebudowy parkingu przy tej szkole. Wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy szkole w Jędrzychowicach, a także w tym roku wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne przy szkole w Starych Drzewcach. W przedszkolu samorządowym w Sityngowie kompleksowo wymieniona zostanie instalacja elektryczna oraz okna na sali gimnastycznej przy szkole. Zainwestowano w poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia drogowego w Sityngowie wzdłuż Parku Guczyńskiego i na ulicy Świętego Jana Pawła II, w Goli przy drodze do gazowni i na osiedlu domków, przy wjeździe do miejscowości Wyszanów oraz w Jędrzychowicach.
Na ukończeniu są prace związane ze skanalizowaniem ostatniej miejscowości w naszej gminie, to jest Mały Drzewiec. Trwa kompleksowa przebudowa świetlicy w Wyszanowie. Wykonany zostanie drugi etap modernizacji sieci wodociągowej w Drżynie. Trwa przygotowanie przetargu na rozbudowę remizy OSP w Goli i budowę remizy OSP Szlichtyngowa. Na realizację inwestycji, z których mieszkańcy będą mogli korzystać przez następne dziesiątki lat, gmina Szlichtyngowa w 2023 roku pozyskała kwotę ponad 14 milionów złotych. Te wszystkie wykonane zadania i inwestycje to wasza zasługa, drodzy mieszkańcy. To wy jesteście siłą napędową tego miasta i tej gminy. Inspirujecie nas codziennie do podejmowania nowych wyzwań. Ostatnie minione lata to był dobry czas dla naszej gminy. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy wiele znaczących sukcesów. Możemy być dumni z naszych osiągnięć, dzięki którym miasto i gmina Szlichtyngowa rozwija się i staje się miejscem coraz lepszym do życia. Na zakończenie dziękuję wam, drodzy mieszkańcy, za waszą obecność. Mam nadzieję, że z upływem dnia czy popołudnia będzie nas tutaj coraz więcej. Dziękuję gościom za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję dzieciom i młodzieży z naszych szkół, którzy przygotowali na dzisiaj występy artystyczne. Podziękowania kieruję także do osób zaangażowanych w przygotowanie Dni Szlichtyngowych, pani dyrektor i pracownikom Biblioteki Publicznej za przygotowanie wydarzeń dnia wczorajszego. Dziękuję strażakom z OSP Gola, Wyszanów i Szlichtyngowa. Dziękuję pracownikom Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, klubowi strzeleckiemu Muszkiet, który zorganizował w ramach obchodów Dni Szlichtyngowy turniej strzelecki. Gorące podziękowania i ukłony do pań z kół gospodyń wiejskich działających na naszym terenie, drzewiankom ze Starych Drzewiec, jędrzychowiankom z Jędrzychowic i baryczankom z Wyszanowa, które przygotowały na dzisiaj stoiska z produktami regionalnymi. Dziękuję wam za to serdecznie. Za włączenie w organizację Dni Szlichtyngowych dziękuję Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior w Siedlisku. Za wsparcie finansowe dziękuję Zarządowi Banku Spółdzielczego we Wschowie oraz prezesowi HZZ Osowa Sień. Dziękuję pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy. Mam nadzieję, że dzisiaj pogoda się utrzyma i będziemy wspólnie razem bawić się do późnych godzin nocnych. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. O zabranie głosu poproszę panią Małgorzatę Gościąską-Kolę, radną Sejmiku Województwa Lubuskiego. Szanowna pani burmistrz, pani przewodnicząca, panie starosto, szanowni państwo radni, wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Szlichtyngowa, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. To rzeczywiście szmat czasu, o czym mówiła pani burmistrz, kiedy prześledzimy dzieje Szlichtyngowy, ale pewnie najbardziej żyjemy tym, co nas dotyka tu, teraz i co dotyczy naszej przyszłości. Te wszystkie informacje, które przedstawiła pani burmistrz, składają się ręce do oklasków, także gratuluję pani burmistrz tych wszystkich przedsięwzięć, które z taką odpowiedzialnością i skutecznością pani realizowała i realizuje. I to może zabrzmi banalnie, ale to właśnie na tym poziomie tego samorządu podstawowego widać, jak istotne jest to, co jest ważne dla mieszkańców, gdzie mamy do czynienia z tymi podstawowymi problemami, staramy się temu zapobiec, wyjść naprzeciw i zrealizować. To, że gmina Szlichtyngowa się rozwija, to wszyscy widzimy. Dla mnie to szczególny moment, dlatego że ja pochodzę
z tej gminy, tak? Tutaj jest na terenie tej gminy moja rodzinna wieś, więc przez te wszystkie lata widzę, jak ona się rozwija, tego gratuluję. Oczywiście ze wszech miar będę się starała jako radna sejmiku województwa lubuskiego wspierać wszystkie działania, które, o których pani burmistrz już wspominała, żeby je zrealizować. Ale myślę też, że ta współpraca przez ostatnie lata i jako radna sejmiku województwa lubuskiego, i jako przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, to te wszystkie działania były zawsze na dobro wspólne mieszkańców gminy Szlichtyngowa. Takie były zawsze cele. Gratuluję także poprzedniemu panu staroście, panu Andrzejowi Bielawskiemu. To także jego rodzinne miasto, że ze wszystkich stron starał się skutecznie realizować programy finansowania, które będą służyły dobru mieszkańców. I otrzyma oczywiście ta dobra współpraca, myślę, że się będzie kontynuowała i obecny pan starosta także będzie wspierał te wszystkie działania we wszystkich gminach na terenie powiatu pskowskiego. Wszystkim państwu życzę dobrej zabawy, dobrego zdrowia. No i cóż, myślę, że nie wiem, do których godzin będziecie się państwo bawić, ale oby to było jak najdłużej i jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz proszę o zabranie głosu pana Waldemara Starostę, starostę powiatu pskowskiego. Szanowna pani burmistrz, szanowny zastępco burmistrza, pani przewodnicząca rady przede wszystkim, pani radna, pani wicestarosto, członkowie rady i wszyscy szanowni mieszkańcy, którzy jesteście tutaj z nami. Serdecznie wam dziękuję za zaproszenie na tę fantastyczną uroczystość, która już nawet niebiosa sprawiły, że ma sprzyjającą pogodę, mimo że wczoraj różnie to wyglądało. Szanowni państwo, dokonaliście niedawno pewnego wyboru, pewnej oceny, czego efektem jest to, że kolejną kadencję będzie sprawowała pani burmistrz, będzie się opiekowała waszą gminą, będzie się wami opiekowała. To znaczy, że wyraziliście swój pogląd, swoją zgodę, swoją wolę na kierunki rozwoju, jakie pani burmistrz z poprzednią radą wam zaproponowała. Ja chcę powiedzieć, że tą strategię rozwoju, tą koncepcję rozwoju gminy, którą pani burmistrz prezentuje, ta koncepcja stoi w zgodzie z strategią rozwoju powiatu. Chcę powiedzieć, że równie jak my w powiecie, pani burmistrz stawia na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. To jest priorytet i widzę zarówno tutaj w gminie waszej, jak i naszego zarządu, nowego zarządu powiatu. Ja chcę powiedzieć, że jakość życia, warunki życia to jest szerokie pojęcie, ale to są między innymi drogi, to są chodniki, to są oświetlenia, to są bezpieczne przejścia dla pieszych, szereg innych działań. Na to trzeba dużo środków finansowych, dużo pieniędzy i tutaj znowu trzeba podkreślić, że wykazaliście się dużą skutecznością i potrafiliście przekonać poprzedni zarząd powiatu, który również jednogłośnie zdecydował się na przeznaczenie lwiej części naszych dużych, bardzo dużych środków finansowych, jakie otrzymaliśmy z różnych źródeł, przede wszystkim ze źródeł rządowych, w drugiej kolejności z pochodzących z województwa lubuskiego, z samorządu wojewódzkiego i potrafiliście skutecznie nas przekonać do tego, żeby te środki tutaj na terenie waszej gminy zainwestować. Drodzy państwo, następną ważną kwestią dla nas jest kwestia edukacji. To jest coraz lepsza jakość nauki i kształcenia w szkołach, w waszym przypadku w szkołach podstawowych, nawet już w przedszkolach przecież. I tutaj też jak gdyby jesteśmy zgodni. Też wspieraliśmy i będziemy wspierać panią burmistrz i w pozyskiwaniu środków, pani radna o tym nie powiedziała,
ale na pewno będziemy wspierać Was w pozyskiwaniu środków z samorządu wojewódzkiego, z lubuskiej bazy sportowej, z lubuskiej bazy turystycznej i z wielu innych programów, które będą dedykowane dla samorządów. Ja mam tendencję, drodzy Państwo, do długiego gadania, więc będę starał się już trochę skracać, bo przecież jeszcze Andrzej będzie chciał coś powiedzieć na pewno. Drodzy Państwo, ale też poczucie bezpieczeństwa. Staramy się jak najbardziej wspierać policję, straż pożarną i zarówno tą państwową, jak i tą ochotniczą. No i przede wszystkim dbamy o seniorów. Pani burmistrz też tutaj, no wiem to dokładnie, że bardzo dużą wagę przywiązuje do opieki nad seniorami i do stwarzania im jak najlepszych warunków podczas swoich emerytur, spędzania wolnego czasu, będąc już emerytami, rencistami i tak dalej. Na jeszcze wielką wagę pani burmistrz przywiązuje i my jako powiat, jako zarząd również, do opieki nad osobami mniej sprawnymi w różnym pojęciu, mniej sprawnymi fizycznie, mniej sprawnymi intelektualnie. I tutaj też będziemy robić wszystko, aby pomagać tym osobom, aby je wspierać, aby mogły aktywnie uczestniczyć w naszym życiu codziennym. Mógłbym jeszcze dużo mówić, drodzy Państwo. Macie swojego mocnego reprezentanta w zarządzie powiatu i myślę, że się nad nim nie zawiedliście, o czym można było się przekonać, analizując wyniki podczas ostatnich wyborów. Jakie otrzymał? No niestety otrzymałem trochę mniej, no ale następny raz się poprawię. Ale dziękuję również mieszkańcom gminy Szlichtingowa za te głosy, które otrzymałem od Was, bo też ich trochę było i serdecznie za to dziękuję. Deklaruję swoją pomoc, wsparcie, no i bawcie się wspaniale. Jestem pod wrażeniem, tutaj widzę, że opiekę gastronomiczną przejęły panie z kół gospodyń wiejskich. Koła gospodyń to jest nasze oczko w głowie naszego powiatu. Będziemy wspierać, będziemy pomagać, więc gratuluję, życzę kołom gospodyń jak samych sukcesów i żebyście były aktywne, bo szykują się niezłe pieniążki dla Was, z których można skorzystać na Wasz rozwój. Coraz więcej panów jest wśród kół gospodyń wiejskich, także też panów zachęcam do wstępowania. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Bielawskiego, wicestarostę powiatu wschowskiego. Szanowna pani burmistrz, pani radna wojewódzka, panie starosto, radni, mieszkańcy Szlichtingowa, również dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. To zaszczyt móc tu przebywać i cieszę się, że tyle inwestycji no w gminie, w której mieszkam, pani burmistrz realizuje. To jest, pani burmistrz, naprawdę imponujące osiągnięcie na taką ilość inwestycji. To naprawdę na nas wszystkich robi duże, duże wrażenie. Wydarzyło się to no dzięki tutaj zaangażowaniu pani, zastępcy burmistrza, radnych, no radnych tamtej kadencji. Wszystkim Wam za to gratuluję, ale również dzięki temu, że no było wiele programów, których można było sięgać. Pani się wykazała umiejętnością no pozyskiwania tych pieniędzy, programów, gdzie poziom dofinansowania był ogromny, w niektórych przypadkach nawet 100%, w niektórych 98%, w niektórych 95%, w niektórych trochę mniej i takie programy były. Liczę, że w obecnej tutaj kadencji również będziemy mieli możliwość po takie programy sięgnąć. Życzę tego pani burmistrz pani, ale również sobie. Dziękuję również za współpracę dotychczasową, oczekuję dalszej współpracy. Cieszę się, że my jako samorząd powiatowy również aktywnie poprawiamy jakość i bezpieczeństwo życie mieszkańców gminy Szlichtingowa. Udało nam się z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskać pieniążki i przebudować drogę powiatową w kierunku Wyszanowa razem z budową tego ciągu pieszo-rowerowego. Serce moje się raduje, jak widzę, ile osób z tej ścieżki rowerowej na co dzień korzysta.
Jeden z większych tematów powiatu pskowskiego w tamtej kadencji, a finalizujemy w tej, to jest przebudowa drogi powiatowej od Górczyny przez Zamysłów w kierunku Starych Drzewiec. To jest naprawdę duże zadanie jak na budżet powiatu pskowskiego, bo ponad 22 miliony złotych. Inwestycja jest już na ukończeniu. Już jest użytkowana, ale jeszcze tam prace trwają. Niebawem zostaną zakończone i zaprosimy na uroczyste otwarcie. 22 miliony, ponad 4,5 kilometra ścieżki rowerowej. Fajnie, że to nam się udało tutaj zrealizować, ale wiem, że no niepokoi mieszkańców fakt, że ten kawałek ścieżki rowerowej między tą krzyżówką a Starymi Drzewcami no nie jest jeszcze wybudowany. No niestety wtedy musieliśmy troszeczkę nasz wniosek ograniczyć ze względu, że no, wnioskowana kwota przekraczała możliwości tych, którzy to dofinansowanie otrzymywali. Ale pragnę poinformować, że Zarząd Powiatu Pskowskiego zdecydował i przygotowuje stosową dokumentację i do najbliższego tutaj rozdania rządowego programu rozwoju dróg będziemy aplikować o to, aby ten kawałek ścieżki rowerowej, to jest dosłownie 1400 metrów, został wybudowany. Jeżeli uda nam się takie pieniążki pozyskać, to będziemy to zadanie realizować. Zarząd powiatu zdecydował, że z takim wnioskiem wystąpimy. Co do efektów tego wniosku, to ciężko na ten moment powiedzieć. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim udanej zabawy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, pozwolę sobie dodać, że organizatorem Dni Sittingowy jest Urząd Miasta i Gminy Sittingowa. Sponsorzy to Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz hodowla zwierząt zagrodowych Osowa Sień. Partnerami dzisiejszego wydarzenia są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sittingowa, Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty, Koło Gospodyń Wiejskich z Wyszanowa Baryczanki, Koło Gospodyń Wiejskich z Jędrzychowic Jędrzychowianki, Koło Gospodyń Wiejskich ze Starych Drzewiec Drzewianki oraz Klub Strzelecki Muszkiet.